Akcja! Co tutaj robisz? Przecież mieliśmy dzisiaj nagrywać Q&A! Cicho, mam branie! No ale co, jak branie? Przecież tu jest zakaz skopieli i zakaz w ogóle połowy ryb! Bardzo, zobacz co złapałem! Cześć, tu Daniel Juchniewicz i Krzysztof Krawczyk, czyli chłopaki z zespołu Lecimy. Tak jest, dokładnie. A na początku tego filmika chcieliśmy... filmiku. Chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla barmana, który wystąpił w naszym teledysku. Krzysiu, powiedz coś więcej o panu Olu. Pan Olo to jest specjalista od robienia bardzo dobrych drinków i różnych takich koktajli. Na pewno większość ludzi zna Ola z pomarańczowym barem. Także ten... najserdeczniejsze życzenia składamy Olo tobie. Od całego zespołu Lecimy. A teraz przed nami obiecane Q&A. Pierwsze pytanie. Uwielbiam was, chłopaki, powinniście mieć milion subskrypcji. Na to nie odpowiemy niestety. Jak zaczęła się wasza przygoda z zespołem i ogólnie śpiewaniem? To jest taka w sumie dłuższa historia, ale może tak pokrótce to opowiemy. Tak. Każdy z nas wcześniej brał udział w różnych innych projektach muzycznych. Kiedyś nadszedł taki dzień, było trochę tekstów napisanych, leżały sobie w szufladce i przyszedł czas na te teksty. I urodził się pomysł tego projektu właśnie Lecimy. Pewnego dnia zadzwoniłem do Daniela z propozycją, czy chce uczestniczyć w takim projekcie. Przyszedłem, czy chce uczestniczyć w takim projekcie. Daniel się zgodził, no i w sumie od tamtej pory, od 2015 roku, tak to się zaczęło. Pierwsze teledyski, pierwsze utwory nagrane. Dokładnie, tak jak to właśnie tak wyglądało z zespołem. Jeżeli chodzi o moją osobę, to moja przygoda z całą muzyką zaczęła się już w wieku 6 lat, kiedy poszedłem do szkoły muzycznej. Oczywiście tą miłość do muzyki zaszczepił we mnie tata, którego serdecznie pozdrawiam. Dobra, lecimy z pytaniami. Krzysiu, odblokuj mi ten telefon, proszę. Jakie macie telefony? Telefony oczywiście Samsungi, tylko Samsung się liczy, żadne iPhony. Oczywiście nie chcieliśmy tutaj nikogo urazić, to tak żartobliwie. Dobra, czy lubicie to co robicie? Oczywiście, że lubimy to co robimy. Lubimy nawet to za mało powiedziane, kochamy to, spełniamy się w tym, jak widzimy ludzi pod sceną, to po prostu no jest to dla nas całe nasze życie. Prawda, Krzysiu? Pewnie, gdybyśmy tego nawet nie lubili, to byśmy tego nie robili. Dokładnie. Lecimy dalej z pytankami. Macie jakieś zwierzęta domowe? Ja mam. Mam tak. 48 szyszyli, 2 patyczaki, 3 wiewiórki i owczarkę niemieckiego. Chyba coś ścielne. Nie, z tych serio, których wymieniłem, to mam tylko owczarkę. A tak serio? To ja mam kilka milionów zwierzątek, może nie chodzić się domowych, ale zajmuję się pszczelarstwem i mam bardzo dużo pszczół. A koło domu biega sobie pies Gucio. Dobra, dalej. Kiedy nowy teledysk? Krzysiu, czy ty masz jakieś informacje na ten temat? Tak, nowy teledysk. Już mi nic nie mówi. Już nie, wszystkiego musisz dowiedzieć w swoim czasie. Ja się dowiaduję z filmików takich rzeczy. O to chodzi właśnie. Na samym początku czerwca już będziemy kręcić nowy klip. Gdzie będzie, nie chcemy zdradzać. O czym będzie, też nie chcemy zdradzać. Utwór może ktoś gdzieś kiedyś już usłyszał. Bo na koncertach potrafił się przewinąć. Tak jest. A konkretna informacja będzie na pewno albo w następnych filmikach, albo na Facebooku. Oczywiście też będziemy zapraszać dziewczyny do brania udziału w tych teledyskach. Lecimy dalej. Jaki jest wasz ulubiony kolor, Krzysiu? Ja nie mam w sumie ulubionego koloru, bo ja wszystko na czarno-biało widzę. A ja powiem taką oczywiście krótką anegdotkę. Zawsze myślałem, że mój ulubiony kolor to niebieski, bo mój brat taki miał ulubiony kolor, ale potem wyszło, że to nieprawda. I w sumie też do końca nie mam ulubionego koloru, ale lubię w sumie czarny i biały. Z tego co wiem, to zielony uspokaja. O, zielony uspokaja, tak jest. A kolory ścian w pokoju mam siwe i czerwone. No i przechodzimy do ostatniego już dzisiaj pytanka. Gdzie i kiedy można was zobaczyć na koncertach w najbliższym czasie? W najbliższym czasie to będzie już czerwiec, bo mamy końcówkę maja. Na pewno widzimy się 10 czerwca w Lubaniu, 16 czerwca w
Steblewie. 30 czerwca w? Przywidzu. Przywidzu. To my mamy Przodkowo. 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 Przepraszam. 30 czerwiec Przodkowo. Przodkowo. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że zrobimy power jak zwykle. Będzie niezła pompa. Kto był już u nas na koncertach, ten wie. No do zobaczenia. Cześć. To już jest koniec tego filmiku. Zapraszamy do następnych.